ostatni artykuł 2031 ustawy z dnia 8 marca 1995 roku o samorządach gminnych otwiera 24. sesję posiedzenie sesji nadzwyczajnej. Na posiedzeniu sesji witam pana burmistrza Marka Mikułę, panią księgową, biuro obsługi rady, panie i panów radnych. Proponowany porządek obrad, otwarcie 24. sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad 24. sesji Rady Miejskiej, sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rodytu, punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w latach 2021-2022 na pomoc finansową dla powiatu Wierzchowskiego. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Rodytów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości wchodzącej w skład. Ja czytam porządek obrad. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Rodytów. Punkt 9. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 10. Sprawy różne. Punkt 11. Zakończenie obrad. Zanim przejdziemy do głosowania nad porządkiem obrad i przyjęciem protokołów, sprawdzimy najpierw obecność. Proszę o naciśnięcie niebieskiego przycisku na portalu. Dziękuję. Stwierdzam, że na 15 radnych posiedzeniu sesji bierze udział 13 radnych, to 86,71%. Zatem obrady są prawomocne. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad 24 sesji Rady Miejskiej. Kto jest z państwa za przyjęciem przedstawionego porządku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Wprawdzie ostatnia sesja była na początku miesiąca lipca, nie upłynęło dużo czasu, mamy koniec lipca. Niemniej jednak jestem tutaj zobowiązany przekazać kilka informacji, które w tym czasie również były tutaj realizowane czy przeprowadzane na terenie naszej gminy. Przede wszystkim jesteśmy już po przetargu na wykonanie remontu w Gminnym Ośrodku Kultury. Ja dla przypomnienia powiem, że udało nam się tutaj pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 215 tysięcy. I już jesteśmy po przetargu i właściwie te prace tutaj już są realizowane. Byłem tam i zaglądam też. Jest cały zerwany podbitka sufitu, docieplenie. Tam faktycznie były ubytki duże. Nie wyglądało to ciekawie. Teraz firma, która wygrała, i cieszę się z tego, że to jest nasza firma, że te przetargi, te przetargi wchodzą nasi przedsiębiorcy, to realizuje. Zakończenie, mam nadzieję, że tutaj się to zrealizuje do końca listopada, także na nowy rok już będziemy mieli odnowioną, odremontowaną salę Miejskiego Ośrodka Kultury. I następna rzecz, która jest, też dotyczy przetargów. Również jesteśmy po przetargu, jeżeli chodzi o Dzienny Dom Pomocy w Kucie. Przetarg dotyczył cateringu i zaopatrzenie naszych podopiecznych w posiłki. I również tutaj nasza firma wygrała z naszego terenu. Jest to kontynuacja dalszej umowy. Jeżeli chodzi o dalszy przetarg Domu Dziennego Pomocy w Kucie,
Również odbył się przetarg tutaj na autobus. Powiem, że ten przetarg też jest dla mnie takim dobrym przetargiem. Ta kwota, którą mieliśmy w budżecie na zakup tego autobusu, jest kwotą ofertową o wiele, wiele niższą, także nic tylko się cieszyć. Również 7. Jeszcze dopowiem, że jesteśmy w trakcie podpisania umowy i zgodnie z tą specyfikacją myślę, że ten autobus już będzie najpóźniej do 14 sierpnia, więc to szybko idzie w takim ekspresowym tempie. Będzie to nowy autobus, będzie to Mercedes z również wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych, także już w ramach tego nowego projektu realizowanego wspólnie z powiatem ten temat zostanie, że tak powiem, dopięty. 7 lipca, to co tutaj pani skarbnik czytała zmianę w budżecie, dotyczy dofinansowania do sołectwa Dymki i Dobrosław. Zostały podpisane granty. Jest tutaj pani sołtys, Rada Nasza, tutaj jest Dymek. Tam będzie realizowane zieleń, obsadzenia zielenią przy remizie. Natomiast w Dobrosławiu będzie kontynuacja. W Dymkach będzie dokończenie łazienek. Tutaj też również było wsparcie po stronie samorządu gminy Wyputów, gdzie dodatkowo przekazaliśmy kwotę po 10 tysięcy dla tych jednostek i jeszcze do Rosji Pruski. Drodzy Państwo, tutaj również była zmiana w budżecie dotycząca rozliczenia finansowego inwestycji drogowych Dymki i Polity i również Swoboda Górka. Ta inwestycja już została zakończona. 16 lipca był oficjalny odbiór tych inwestycji. I tak powiem, dopowiem tylko, że miałem przyjemność przejechania się nową siłą rzeczy. Więc naprawdę te drogi wyglądają bardzo fajnie. Mieszkańcy sobie chwalą i tak jak co przewodniczący wcześniej powiedział, że no, w założeniach i oczekiwaniach to nikt nie śnił, że w tak krótkim czasie te drogi będą i te ciągi komunikacyjne połączone. I teraz jeszcze dopowiem taką informację dotyczącą działki, którą będzie przekazana tutaj na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji. W dniu wczorajszym pan dyrektor Majkrowicz przekazał mi informację, dzisiaj mi przyniósł kopię tego pisma z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania. Mam nadzieję, że to już jest taki końcowy etap. Finałem tego ma być podpisanie aktu przez pana starostę, który działa w imieniu Skarbu Państwa. I tak naprawdę już ta informacja jest przygotowywana do Komendy Wojewódzkiej Policji po to, żeby Komenda Wojewódzka Policji już złożyła stosowny wniosek do Komendy Głównej o to, żeby zabezpieczyć środki finansowe na przyszły rok, jeżeli chodzi o budowę posterunku. I tak to powiem jeszcze, że w rozmowach z mieszkańcami, ale też pewnie Państwo też podzielą to stanowisko zarówno moje, jak i mieszkańców, że mieszkańcy oczekują, żeby ten posterunek powstał. Było wiele takich znaków zapytania, czy po co i czy musi być. Okazuje się, że dopytują i kiedy będzie, bo uważają, że zarówno najważniejszym jest to bezpieczeństwo naszych mieszkańców i myślę, że w konsekwencji tutaj działania Komendy Wojewódzkiej doprowadzą do tego, że tak jak było mówione w roku 2022, ten posterunek by oddany. Jeszcze tutaj dopowiem, że 16 lipca właśnie odbyło się tutaj spotkanie w Urzędzie Gminy, w którym brał udział również pan przewodniczący. Pokłosiem tego spotkania jest właśnie omawiana wcześniej uchwała dotycząca dofinansowania właśnie inwestycji drogowej Wyputów - Świątkowice - Wieluń. I no, tylko dopowiem jeszcze, że no, cieszę się, że w końcu będzie to realizowane. Nie
nie wszystkie rzeczy muszą być tu dla nas przychylne, mówimy o kwestii wartości dofinansowania, niemniej jednak myślę, że jest to inwestycja długo oczekiwana i jak tylko istnieje powiat wieruszowski, zawsze były problemy z stanem tej drogi i mam nadzieję, że dojdzie to do realizacji. I tutaj słuszne są uwagi Państwa, szczególnie będę to podkreślał, bo to no, muszą mieszkańcy też naszej gminy wiedzieć, że no, jest to chory system, gdzie samorządy gminne no, są obarczane takimi obciążeniami współfinansowania, że w mojej ocenie też i zarówno Państwa radnych, ale też mieszkańców, że jest to niesprawiedliwe. Niemniej jednak to, co wcześniej powiedziałem, że nikt nie będzie podróżując tą drogą, nie będzie się pytał, czy to jest droga powiatowa, czy gminna, tylko zawsze będzie to oceną samorządu, który pracuje tutaj na terenie naszej gminy. Więc pomimo tych niekorzystnych warunków dofinansowania, odczuwam satysfakcję, że coś się ruszyło, że będzie ten wniosek w sierpniu złożony i tylko teraz po prostu trzeba tak zadziałać, żeby w ocenie tutaj służby pana wojewody ten wniosek uzyskał poparcie. Myślę, że to by było tyle, co chciałbym tutaj przekazać Państwu. Dziękuję. Ile ten proces kosztuje? Myślę, że to nie jest już tajemnicą. Mieliśmy w budżecie zapisaną kwotę 320 tysięcy. Po przetargu jest to kwota 224,5 tysiąca netto, czyli tam około 280 tysięcy brutto. 224,5 tysiąca. Mieliśmy dwie oferty, następna oferta była o 5 tysięcy większa. Wygrała firma z Grodziska Mazowieckiego. Już jest została wysłana umowa do podpisania i tak jak powiedziałem, że najpóźniej do 14 sierpnia ten autobus będzie już u nas. Natomiast powiem, że również byłem, bo chciałem się zorientować, jak te autobusy wyglądają, więc naprawdę wyposażenie tego autobusu jest takie już z tej górnej półki. I myślę, że też, że ten okres pandemii i jakieś tam zahamowania w handlu spowodowały, że ta kwota jest taka, a nie inna. I tutaj nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby ten projekt Centrum Usług Środowiskowych był realizowany. 24-osobowy, tak jak mamy ten szkolny autobus. No po prostu później już większa ilość osób wiązała się z tym, że na bazie tych busów nie można było przystosować tych. Więc to by były już zupełnie inne kwoty do przetargu. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy zatem do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutów. Jak skarbnik, bardzo proszę. Uchwała nr 24 przez 150 przez 2020 Rady Miejskiej w Lutowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutów. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ustęp 6 i artykułu 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustawy 2019 roku, pozycja 869, pozycja 2245 oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506, pozycja 1309, pozycja 1696, pozycja 1815, Rada Miejska w Lutowie uchwala co następuje.
Paragraf pierwszy, proponuje się zmiany w uchwale nr 16 przez 111 przez 2019 Rady Gminy Wielkopolskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubuszów w sposób następujący. Punkt pierwszy. Załącznik wieloletnia prognoza finansowa gminy Lubuszów wraz z objaśnieniami otrzymuje po zmianie brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik wyraz przedsięwzięć otrzymuje po zmianie brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lubuszowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję Państwu. Radni przechodzimy za tym do głosowania nad przedstawioną uchwałą. Państwo za przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dotacji celowej w latach 2021-2022 na punkt finansowy dla powiatu Wieluszowskiego. Panie Starym, bardzo proszę. Uchwała nr 14 przez 151 przez 2020 Rady Miejskiej w Lubuszowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w latach 2021-2022 na pomoc finansową dla powiatu Wieluszowskiego. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506, oraz w związku z artykułem 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić powiatowi Wieluszowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4545 Tutuś Świątkowicz. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lubuszów w wysokości 51% udziału własnego powiatu w kosztach inwestycji, jednak nie więcej niż 3 200 000. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy gminą Lubuszów a powiatem Wieluszowskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy z powiatem Wieluszowskim oraz przekazanie środków finansowych powierza się burmistrzowi gminy Lubuszów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję Pani Skarbnik. Przechodzimy zatem do głosowania nad uchwałą. Kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na 13 obecnie 13 radnych zagłosowało na tak. Myślę, że doczekaliśmy się tego, czego wreszcie, czego wszyscy żeśmy oczekiwali do tej pory, że połączenie to nie fragmenty drogi, tylko na całym odcinku gminy zostanie wreszcie uporządkowane. Będziemy mieli porządną drogę. To już chyba jest faktem. Nie sądzę, żeby wreszcie z sobie powiat dalej nie poradzi. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zmiany w budżecie gminy na 2020. Państwa mnie bardzo proszę. Uchwała nr 24 przez 152 2020 Rady Miejskiej Lubuszowej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wykonania zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy,
Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 i artykuł 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 i pozycja 1649 z 2020 roku, pozycja 284, pozycja 374, pozycja 568, 695. Rada Ministrów Budżetowych uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej nr 16 przez 112 przez 2019 Rady Gminy Budżetowej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Budżetowej na 2020 rok w sposób następujący. Punkt pierwszy. Zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzy. Zmiany w wydatkach majątkowych z wyodrębnieniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt cztery. Załącznik o dotacjach uczynnie brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi budżetowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i do tego urzędu. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Rady Miejskiej Budżetowej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie darowizny nieruchomości uchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości gminnego. Na podstawie artykułu 18.2.1 litera A ustawy z dnia 7 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku do 713 w związku z artykułem 13.2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 65-284, Rada Gminy Budżetowej postanawia co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przekazanie Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości gruntowej numer intencyjny 370 obrębu lub o powierzchni 0,15 hektara, numer ciemni wieczystej SR1W, łamany przez 3092 982 przez 5 jako rekompensaty za wydzielenie przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczone na budowę posterunku Policji Budżetowej na działce będącej własnością Skarbu Państwa. Paragraf 2. Cel, na który nieruchomość jest darowana, określa umowa darowizny. Paragraf 3. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na określony cel, darowizna podlega odwołaniu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi budżetowa. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega odwołaniu. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem 6 uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości pozycji w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Lotrutów. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Uchwała nr 24/154 przez 2020 Rady Miejskiej Budżetowej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie darowizny nieruchomości wchodzącej w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Lotrutów.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713, w związku z artykułem 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 65 i 284, Rada Gminy w Ututowie postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przekazanie powiatowi Wieluszowskiemu, Wieluszowie, w formie darowizny następujących nieruchomości gruntowych. Punkt pierwszy. Numer ewidencyjny 227/1, obręb 304, Dobrosław Hipolity, jednostka ewidencyjna Wyczutów, obszar wiejski o powierzchni 0,0308 hektara, numer HWSR1W, łamane przez 3089341/6. Numer ewidencyjny 333, łamane przez 15, obręb 0028, Swoboda. Jednostka ewidencyjna Wyczutów, obszar wiejski o powierzchni 0,0046A hektara, numer ziemi wieczystej SR1W, łamane przez 30,903,32, łamane przez 0. Numer ewidencyjny 333, łamane przez 17, obręb 0028, Swoboda. Jednostka ewidencyjna Wyczutów, obszar wiejski o powierzchni 0,0252 hektara, numer księgi wieczystej SR1W 30903,32, łamane przez 0. Numer ewidencyjny 333, łamane przez 19, obręb 0028, Swoboda. Jednostka ewidencyjna Wyczutów, obszar wiejski o powierzchni 0,0144A, numer księgi wieczystej SR1W, łamane przez 30932, łamane przez 0. Numer ewidencyjny 345, łamane przez 1, obręb 0029, Świątkowice, jednostka ewidencyjna Wyczutów, obszar wiejski o powierzchni 0,304A, numer HWSR1W, łamane na 3091076, łamane na 4, z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej nr 4545E, relacji Siemiec Maskłowice, Okolice, Świątkowice, Wyczutów, Klonowa, Klonówka. Paragraf 2. Cel, na który nieruchomości zostają darowane, określa umowa darowizny. Paragraf 3. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na określony cel, darowizna powierza odwołanie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wyczutowa. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do głosowania. Czy Państwo za przyjęciem czy przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tak. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje i wnioski radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś interpelacje albo wnioski? Jak sprawy różne, to przejdziemy dalej. Rozumiem, że ten punkt zostaje martwy. Przechodzimy do punktu 10. Na sprawy różne, bardzo proszę. Odbywasz Pani Ewo. Tak? Ja? Tak. No, ja mam kobieta ma wieczeństwo. Pana burmistrza, a w zasadzie, żeby Pan burmistrz jakoś tam zareagował. Wczoraj miałam telefon z miejscowości Popielina. Chodzi o to, że tamta droga jest bardzo wąska i sukcesywnie ta droga jest zaorywana przez rolników, nie będę mówić, bo to nie chodzi o to. I proszą właśnie, żeby w jakiś sposób tą drogę wytyczyć, no żeby przestali podrywać ten asfalt. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, Panie Burmistrzu, przy posesji, tylko nie, no nie będę mówić nazwiska, są krzewy i drzewa i ludzie proszą o wykarczowanie tego, dlatego że tam jest bardzo słaba wizja. Ale w jakiej miejscowości? W Popielinie, na końcu Popieliny, powiem tak.
Już było to robione, już. No nie wiem. Ja wczoraj dzwoniła do mnie pani, obiecałam, że dzisiaj przekażę panu burmistrzowi, co czyni. I bardzo bym prosiła, żeby pan burmistrz wysłał, bo ja nie wiem, panie burmistrzu. Ja bym chciał, żeby wiedzieć, czy dobrze, to ja powiem, bo ja nie byłam tam, ponieważ wczoraj no nie mogłam być, nie widziałam tego, tylko przekazuję to, co usłyszałam przez telefon. I bardzo bym prosiła, żeby ktoś tam, no to drogę, no nie wiem, wytyczył, czy zaznaczył, czy, no nie wiem, nie mam pojęcia, ja się nie znam na tym. Dziękuję. Dziękuję. No i tutaj w tym miejscu dwa słowa muszę zająć. Proszę Państwa, to mi się trochę w głowie nie mieści, co ja w tej chwili słyszę, bo najpierw społeczeństwo wnioskuje, żebyśmy budowali drogi. My budujemy te drogi już w tej chwili prawie że między polami, bo porządkujemy te drogi na całej gminie, robimy to, robimy to, co nie było robione do tej pory, albo w Męsztoku było robione. Jeżeli droga jest wybudowana i na pewno, jeżeli przy tej drodze są pola czyjeś, no to jednym z tych wnioskodawców, czy człowiekiem, który był zainteresowany, żeby ta droga była wybudowana, był właściciel tego pola, który jest przy tej drodze. Ja nie rozumiem, jak można podchodzić tak niefrasobliwie. Poszły na to określone pieniądze nasze, z naszych podatków. To są pieniądze publiczne. I ktoś świadomie orze do samego kantu bez ma, tak jak słyszę, czy krawędzi wykonanej drogi, przecież ona miała zawarcie bytu później w takim stanie, że ona się poobrywa. Ja już nie mówię, żeby karać takich ludzi, no bo te karanie to już trochę też, ale czasami by trzeba do tego dojść. Ale jeżeli ta droga faktycznie została zniszczona przez to, że ktoś zaczął orać pas drogi, no to należy takiego człowieka doprowadzić do porządku, żeby on z kolei doprowadził do porządku, do należytego stanu tą drogę, która została wykonana z budżetu, z pieniędzy naszych. Przecież ja jeszcze to powiem, no jedni będą chcieli, jedni chcą drogę, a drudzy ją orać, no przecież... To jest coś nie tak. Trzeba po prostu tych ludzi uświadomić, że to jest mienie publiczne i nie tylko on korzysta z tego pasa drogi. Albo ustalić te granice i przecież nie wyobrażam się, że to się jest na asfalcie, no bo to jest coś jakieś nieporozumienie. Nie wiem, to pani dzwoniła, ja się przekazuję, bo ja po prostu nie wiem. To jest niedopuszczalne po prostu. Tak jak sobie zaczęli swego czasu pachołki przestawiać na ulicy Lipowej, to dzięki Bogu zostało opanowane. Stoją tam, gdzie powinny stać. Nie do końca, ale stoją. Tak, bardzo proszę, kto chce zabrać głos. Ja tak optymistycznie bardziej chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi i szanownej radzie za wspaniały odcinek drogi na bardzo proszę pani. Są jeszcze inni. Szanowna prezydenta, radni. Ja chciałam taki tylko kosmetyczny zabieg. Jedna dziura jest, dzisiaj byłam na tutaj ulicy, co się jedzie na rynek i tam jedna dziura została tutaj, gdzie była ta waga taka, w pobliżu tej wagi. Tam, żeby ją zalać, bo są to zalewane, ale jedna drodze, też pokaźna dziura została. Na drodze jakiej? Na drodze tutaj na rynek, co idziemy. Powiatowej czy na plac targowy. Na plac, przepraszam, nie rynek, bo rynek tutaj. Na plac targowy jedna dziura została, bo tak zostały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Po kolei pani Ustawczyk, która chce powodę życzenia. Dobra, to ja śpieszę. No, proszę. Również miałam taką sprawę. Na tej rzece Rybce, tam po Pańkowie, na tym jest most. I tam, no, w kierunku Łęk. I tam nie ma w ogóle barier zabezpieczających na wodę. Ukradnie na to, wiesz. Gdzie by to zgłosić? Wody nie ma, to jest wody. Nie, tam jest niebezpiecznie. Zastawione. No. I to by trzeba gdzieś, nie wiem, kto to odnawia. Tym bardziej, że teraz w tej rzece jest woda, bo no właśnie, a ten rów jest bardzo głęboki i tam już ludzie zgłaszali,
A pani jaki po prostu nazwą też tak, 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 tak. Tak. Były to na jestem nie tak. Były na dawno, nie? A to na Wenery? Tak. Tak? No, a w tej chwili nie ma tam nic. No i zaczynamy. To nie? A Pani Barbara, ja też bym się chciała przypomnieć o tej swojej barierce, którą już dawno... Tak, wszystkie buty zrobimy na wszystkie mosty. Nie, mam ich, to jest jedno. Bardzo. Ja mam dwie sprawy. Pierwsza to oczywiście ulica Zielona, gdzie są dziury i też przy okazji tutaj tych wniosków chciałabym się przypomnieć, zwłaszcza teraz, kiedy te wagi są wybijane, bo tam cały czas przyczepy z ciągnikami jeżdżą, pobocze są wybijane. Chodzi o ten odcinek między Młynem a Mostem, już rozmawiali, ale to się przypomina. A druga sprawa związana z tym projektem na Hucie. Tam ma być założona zieleń przy altanie i w ogóle na terenie tej posesji. Byłam wczoraj obejrzeć sobie, jak to obecnie wygląda i tam są do wycięcia drzewa. Przed budynkiem są dwa duże podrzewia, ale to pomiędzy instalacją pomiędzy drutami. Także to trzeba przed tymi nasadzeniami wyciąć. No i takie przy budynku po prostu stare jakieś żywotniki. Także przed jednym... W ramach realizacji tego projektu ja tylko powiem tak jedno słowo, że mam ustalone z firmą, która nam tutaj robi konserwację oświetlenia, że jak teraz będą, no, bo to trzeba zniesienie nie da, nie ma opcji, żeby ściąć no, dalej. Właśnie. No, właśnie. Nie da, żeby... Zanim cokolwiek byśmy tam zrobili, to żeby po prostu te przynajmniej te dwa duże. Tak, tak, nie wiem. Pani przewodniczący. Tak, może optymistycznie na ten. Chciałem podziękować całej radzie, burmistrzowi całej radzie na ten, za ten odcinek drogi wraz na naszej dzielnicy w Siedlcach na ten i odnośnie od mieszkańców i dla pracowników, którzy dojeżdżają do MOP-u na tym, na Szel, na Magnodan, na tym, bo wszyscy tą drogą poruszają się, nie? I podziękowania wszystkim. No i po prostu proszę o dalsze przedłużenie w tym czasie. Będziemy konstruować budżet i będziemy wtedy po prostu... Wszystko się ale jak już jesteś właśnie na tych drogach... I małe odcinki, jeżeli się uda tam przy okazji, to zrobimy, bo tutaj też mówimy o tym Zygmuntowie i też by się tam przydał ten odcinek, mówię o ulicy Powstańców Styczniowych, też jest tam 250 lat i takie inwestycje, przy okazji innych inwestycji to trzeba będzie zrobić. Jak już mówimy o tych drogach, to nie jest jakieś tam palenie czy podkreślanie. Ja tylko wyrażam myśl tą, która do mnie dociera, wypowiadana przez społeczeństwo nasze. Nie tak dawno jak wczoraj miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który jechał tutaj do ujęcia wody tam w kierunku Niemojewa. I taki ciężko, że tam mówi, pyta, tam jest asfalt? Mówi, jak tam jest asfalt zrobiony? No jest asfalt zrobiony, bo w końcu gdzieś ten asfalt jest kończony i te drogi zaczynają wyglądać tak, jak wyglądają. Także, no chwała, pójdziemy w tym kierunku. Ktoś Państwa jeszcze ewentualnie? Proszę bardzo. Ja w związku z tym moim pytaniem i prośbą na ostatniej sesji, panie burmistrzu, o to lepsze wykorzystanie tego systemu SMS-owego mam pytanie, czy ten gminny zespół kryzysowy skierował pismo do rzeczy energetyki i czy ewentualnie mamy odpowiedź? Mamy już, przesyłamy sobie informacje, bo i będzie to... Tak, jest i to jest umieszczane. A, jest, otrzymaliśmy pismo, że w każdym przypadku planowanego wyłączenia energii będzie powiatowy. Najprawdopodobniej już ostatnio było też, że... Dziękuję. Panie burmistrzu, odnośnie systemu SMS-owego, czy można by kurierny posyłać przez tak systemy? Bo na przykład teraz ostatnia kurierna, która była na temat Gradowicia, niektórzy mieszkańcy z gminy Tutów nie dostali kurierny, bo mieszkają poza terenem zasięgu Gradowicia, a mieli pola na terenie Gradowicia. No i
ale tendencje mają, że nie zostali poinformowani. No jeżeli nie wszyscy mają, to no jest właśnie to, jeżeli rozmowa... Gdzie ich szukać? To powinni sobie się zalogować, to będzie to samo. No to nie jeżeli w tym naszym systemie nie jest zalogowany, a zalogowanie nic nie kosztuje, to powinni ma tendencję, że nie dostaną. Jedynie może nie wiem, czy na stronie internetowej taką korentę może, no bo nie sposób dotrzeć do wszystkich, bo na korentę może są co mieszka. W tym systemie to gdzie tam w tym systemie nie, ale mówię na stronie internetowej ewentualnie. Ale to się już nazywa, żeby pokazało, bo się pracuje. Dobrze, ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś sprawy, jak nie dokończy. Nie mi wyczerpamy, dobrze. Zatem stwierdzam, że 24. posiedzenie komisji tej sesji nadzwyczajnej zostaje zakończone. Zamykam posiedzenie sesji. Dziękuję Państwu za przybycie. Wszystkiego dobrego. Proszę o włączenie.